Hej, zaczynamy Star Newsa. I od razu pierwsza, najważniejsza informacja jest taka, że kiedy to oglądacie? Wczoraj, tak. No, w każdym razie 5 kwietnia odblokował się dla wszystkich, którzy kupili dodatek do Star Wars Battlefront, czyli Outer Rim, który przenosi nas na zewnętrzne rubieże. No i dostajemy tam m.in. nową mapę na Tatooine w Pałacu Jabby. Dostajemy również nową mapę na Sulust, tamte lawa, biegamy wśród lawy, nowy tryb, trochę broni i taką fajną tryb, nazwijmy to, czy takie coś, co nazywa się wyzwania Jabby. No i dzięki ukończeniu wyzwań Jabby możemy dostać fajny sprzęt, to znaczy na przykład broń, czy jakieś granaty, czy... No, tego typu rzeczy. Dostajemy dwie postacie, czyli po stronie Imperium jest to Greedo, po stronie Rebelii jest to Nien-Num, czyli ten taki, co pilotował Sokoła Millennium podczas ataku na drugą Gwiazdę Śmierci. Dodatek kupiony samodzielnie na Xboxa One przynajmniej kosztuje około 60 zł, 59 tam z haczykiem. Podejrzewam, że na peceta kosztuje tyle samo. Ja jeszcze ten dodatek testuję, także pewnie zrobię jakiś osobny filmik z krótką recenzją tego dodatku, bo dostałem, bardzo dziękuję, od Electronic Arts Polska. Dostałem dodatek, więc testuję, więc pewnie jakaś recenzja będzie. Skoro jesteśmy przy recenzjach, no to od razu drugi news, bardzo krótki, to znaczy na stargamer.pl, czyli na najlepszej stronie internetowej na temat gier gwiezdnowojennych, pojawiła się recenzja Star Wars Galactic Battlegrounds, czyli RTS-a, czyli gry strategii czasu rzeczywistego, która powstała na silniku Age of Empires. Bardzo wiele osób zarzuca jej, czy zarzucało lata temu, kiedy ona wyszła, bo nie jest to młoda gra oczywiście, że jest to klon tak naprawdę Age of Empires, czy Age of Empires ze zmienionymi teksturami. Natomiast teraz gra się w tą grę całkiem przyjemnie. Zresztą zapraszam, poczytajcie recenzję. Na dole jest link, także warto zerknąć. No i niestety trzeci news, niezbyt pozytywny. Zmarło dwóch aktorów związanych z klasyczną trylogią. Pierwszy, zerkam do ściągawki, to jest Eric Bauersfeld, który użyczał głosu admirałowi Akbarowi w epizodzie 6 i w Przebudzeniu Mocy, czyli w epizodzie 7. Jest to człowiek, który powiedział sławetne "It's a trap!" Tylko niestety on nie pamięta, jak do tego doszło. W sensie nie jest w stanie opowiedzieć jakiejś ciekawej anegdoty na temat swojego. Powiedziałem w czasie teraźniejszym, nie był w stanie opowiedzieć żadnej ciekawej anegdoty związanej z tym sławnym już zdaniem. Druga osoba, która zmarła, to jest Dave Henley. Dave Henley wcielił się w dowódcę czerwonych w epizodzie 4 Gwiezdnych Wojen. To znaczy, to on w filmie ginie. Tak? Dobrze pamiętam? Kurczę, zaraz wyjdzie, że nie znam Gwiezdnych Wojen. W każdym razie, dowódca czerwonych w epizodzie 4. Ci aktorzy zmarli nie tak dawno, także coraz mniej jest osób, które pamiętają dokładnie produkcję klasycznej trylogii. Dzisiaj, od razu Wam powiem, dzisiaj ten filmik się publikuje o 18 i o 18 zapraszam na Twitcha. Będę pokazywał ten dodatek Outer Rim od Battlefronta. Także dzięki wielkie, trzymajcie się i niech moc będzie z Wami. Pa, pa!